Oto skład Polaków z czwórką Czech. Dalej. Oto ustawienie Polaków, z tym, że Wojtkowiak gra po prawej stronie, Wasilewski po lewej. Podobnie z ustawieniem w drugiej linii, które jest błędne oczywiście, bo po lewej stronie zagra Smolarek, po prawej stronie zagra Błaszczykowski, Lewandowski z Murawskim, Guerrero z przodu. Ale myślę, że kibice w Polsce wiedzą, w jakim ustawieniu grają Polacy. Za chwilę więc skład naszego dzisiejszego rywala, który rozpocząłem już przedstawiać. Senecki w bramce, Pekarnik z trójką, Petras z dwójką, Durica z szesnastką, Czech z czwórką, Zabawnik z dziesiątką, Szestak z dziewiątką, Sapara z siódemką, Hamsik z siedemnastką, Jędryszek z osiemnastką i Witek z numerem jedenastym. No to, co najbardziej nas interesowało, to kogo do trójki obrońców wstawi trener Weiss. Na szczęście obroniony przez Fabiańskiego. Tymczasem szansa Polaków, Brożek. Jest tam Błaszczykowski, Brożek z daleka, ach, niewiele brakowało. No, byłaby to troszkę kopia sytuacji ze spotkania z zespołem Czech. Bardzo dobre podanie do Brożka, który szukał tutaj gry. Już widzimy tylko końcówkę, kiedy strzelał na bramkę. Niedużo się pomylił, ale tak musimy grać. Musimy od czasu do czasu nękać. Ponownie Roger. Przewrotki próbował Dudka. Ale to było kolejne bardzo dobre dośrodkowanie Rogera z rzutu rożnego. Tutaj Brożek wygrał pojedynek główkowy. No nie, to był Wasilewski. Wcześniej Brożek głową zgrywał, ale musimy szukać szansy przy stałych fragmentach gry. Jeżeli z akcji, z gry nie ma możliwości, żeby wyjść na czystą pozycję, to przy stałym fragmencie trzeba dążyć do tego, żeby zaatakować bramkę rywala i zdobyć bramkę. No i teraz wymanewrowali tutaj nas z tej strony Pekarnik. Brawo, Artur Borut, jeszcze groźnie Weiss. Na szczęście, Witek, przepraszam, na szczęście spudłował. Kolejne groźne dośrodkowanie z prawej strony boiska. Tutaj zostawiam więc naprawdę za dużo miejsca. Te wejścia Pekarika, czy też Szestaka. Na szczęście Witek pośliznął się przy strzale. Podstawna noga. Tak, podobnie jak Smolarek. Atakiem pozycyjnym z Polską. Dlatego mamy spore problemy. Nie ma spalonego. Murawski rozejrzał się, popatrzył. Jest tam Brożek. Przed pole karne. Błaszczykowski w pole karne. Ach, teraz była sytuacja na to, by prowadzić tym mecz. Bardzo dobra akcja naszego zespołu. Aczkolwiek Błaszczykowski no, troszeczkę przesadził z siłą. Wydaje mi się, że tutaj precyzja, tak jak to zrobił w meczu sobotnim, precyzja ważniejsza aniżeli siła. Tak, gdyby po ziemi płasko ucieszyłby nas wszystkich. Ale bardzo radnie rozegrał to Murawski. Świetnie Kuba z wodem i tutaj nie wyszło mu to dużo. 20 minut do końca. Najważniejsze jednak, że jesteśmy na połowie rywala i tutaj utrzymujemy się przy piłce. Mamy szansę skonstruować atak, który mógłby się zakończyć celnym trafieniem. Wojtkowiak. Okazja. Polacy. Będzie szansa! Będzie 1-0! Tak! Wreszcie Ebi Smolarek! Mogliśmy się spokojnie mogą przeprowadzić atak. Bardzo dobra akcja polskiego zespołu. A piłka wędrowała jak po sznurku. Ale są zmotywowani nasi. Popatrzymy, Andrzej, z przyjemnością, a ty pokomentuj. Bardzo dobrze tutaj Brożek jeszcze się zachował, bo Smolarek był no, na idealnej pozycji do zdobycia gola. I nie egoistycznie Paweł Brożek tylko zagrał do partnera. Ebi Smolarek, pierwszy gol w tych eliminacjach. Strzelił San Marino. A, masz rację, druga jest oczywiście. Aczkolwiek ta bramka wydaje się, no, ją pociągnie jeszcze. Obżera odrzut z autu. Artur Borut, a jakby padła piłka, bramka, jaki pech! Szestak strzelcem bramki w równującym. Spodziewana sytuacja w naszym polu karnym. Bramka z niczego, można powiedzieć. Wydawało się, że już Borut ma piłkę, tak. Gdzieś odbiła mu się od stopy.
piłka nie skozłowała, być może tak jak się spodziewał, albo nie spodziewał się, że Dudka tę piłkę zostawi. No, ciekawe, ostatnie 6 minut. Wydawało się, że wygrana jest absolutnie po naszej stronie. To na pewno doda skrzydeł ekipie Słowacji. Smolarek, Roger, Szynówek. Nie udało się minąć Pekarnika. Szkoda by było tych punktów, tymczasem Słowacy na pewno dostali teraz wiatr w żagle. Znowu Szostak. No teraz mamy szczęście, nie mamy szczęścia. 2-1. Ale z głupio tracimy te bramki. Pekarnik dogrywał i Szostak po raz drugi. Załamała kompletnie obrona po straconym golu. No, no coś niesamowitego. Jak głupio straciliśmy kolejnego gola. Z wygranego meczu przegrywamy. Wcześniej mieliśmy też podobne sytuacje, gdzie piłka wędrowała w polu karnym, ale tutaj naprawdę bez konsekwencji. Jeszcze raz poszedł za tym strzałem Szostak, dobijając. To było dużo przypadku, ale naprawdę... Bo w bramkach było dużo przypadku. Jak to się wszystko szybko zmieniło. Rozpocznie Artur Boruc. Potrzeba było tego łutu szczęścia w samej końcówce, żeby tak ratować remis. Może teraz! Ach, za mocno! Szkoda! Miał szansę tutaj znakomitą Robert Lewandowski. Szkoda, wydaje się, że to była ostatnia sytuacja do wyrównania. Pomylili się obrońcy.